Zaczniemy sobie od pana śpiewaka. Zaczniemy sobie od pana śpiewaka, który dzisiaj wybitnie się popisał, ale to jest, wiecie, jedna z tych sytuacji, gdzie można bezpiecznie powiedzieć everyone kinda sucks, bo to nie jest takie, wiecie, czyściutkie czyściutka sytuacja, że druga strona nie jest troszeczkę w błędzie, nie? Otóż Parada Równości opublikowała swój plan przemarszu. No i poza trasą, która jest kinda boring, to jest jedna rzecz, która faktycznie jest się. Mianowicie nasza warszawska Parada Równości bierze udział z... Najlepszy przykład z nowojorskiej Parady Równości. To znaczy, że jakby mocno daje przestrzeń korpo sponsorom. Najlepszy przykład z nowojorskiej Parady Równości. To znaczy, że jakby mocno daje przestrzeń korpo sponsorom. No i to nie jest cool. Jakby umówmy się, to nie jest fajna rzecz, to nie jest rzecz, z której powinniśmy się... nie Silvanelko, to nie jest u niego na plus i... Poczekaj. Ogólnie cała sprawa jest podzielona na 8 sektorów. I te sektory z mojej perspektywy są bardzo dziwnie skonstruowane. Bo z jednej strony mamy początek, gdzie jest Parada Równości Kiev Pride. Kiev Pride to jest ta organizacja, którą my wspieraliśmy w ogóle maratonem na początku kwietnia. Jest EPOA, Koalicja Miast Maszerujących, Dyplomaci dla Równości, tak? Po czym jest Lambda Warszawa na propsie, Kropka Nadbi, tej organizacji nie znam, ale tego. Potem jest Fundacja Ocalenie, Wiara i Tęcza, Amnesty International, NYX, My Rodzice, Asfera, a potem Politycy. Mam Dość, które ma swoją ciężarówkę w paradzie, Nowa Lewica, Obywatele RP, Homo Komando, Partia Zieloni, Standard Chartered i CD Projekt. Potem Citibank, Nordea, CIC Warsaw, Credit Suisse, NatWest, Linklaters, Microsoft, Procter & Gamble i BNP Paribas. Co jest takim... Co do kurwy? Potem za nimi idzie ogólnopolski strajk kobiet, miasto jest nasze, Fundacja Kazimierza Łyszczyńskiego, Levi's, Google, Kosmici, Poptown, Voces Gaudi i Poliamoria. Potem jest Accenture, HP, Marsh McLennan, Partia Razem, która nie idzie z Nową Lewicą, tylko idzie osobno. LGBTQIA+, architekci, inżynierowie, projektanci, Queerowy Ruch Akademicki Politechniki Warszawskiej, Kampania Przeciwko Homofobii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Potem jest Les Hutech, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy, Bears of Poland, Cień Mgły WSK, Global Order of Satan, La Pose, Kiki House of Femina i Nowy Berlin, a na końcu Netflix, Vavakers, JLL, Michael Page, Mobika, GSK, JP Morgan, Maersk, Goldman Sachs, SII Polska i Paramount. Foru IPO nie ma, to jakby tego jeszcze tylko brakuje w całej tej zabawie. I powiem wam tak, jak patrzę na to, to mówię, kurwa mać. To jest dokładnie sytuacja z Paradą Równości z Nowego Jorku. Gdzie, jakby wiecie, Nowy Jork
jest o tyle ważny dla Pride, że to jest... Jest to tyle ważny dla Pride, że no, tam się Stonewall zaczął, tak? I że to nie jest... Że to jest to miasto, gdzie te marsze jakby miały swój początek. Tyle tylko, że w ostatnich latach marsze w Nowym Jorku się tak właśnie sprzedały korporacjom, że wielu organizatorów właśnie oddolnych upiera się, że sorry, ale jedynym sposobem na to, żeby nie być, nie uczestniczyć w tak naprawdę żywej reklamie, jaką sobie robią korpy, jest po prostu zrobić osobny marsz. I jak patrzę na to, co tutaj się dzieje, no to ciężko stwierdzić, że to nie jest dokładnie to, nie? Że to nie jest dokładnie sytuacja, w której jakby chyba nie powinniśmy ufać organizatorom warszawskiego marszu, skoro robią takie rzeczy, nie? Patrząc na to, jak mimo wszystko słaba jest obecność queerów w Polsce i że z tą organizacją jest wciąż nie jest tak super, jakbyśmy chcieli, żeby było, no to chciałbym rzec, że może nie jesteśmy w pozycji, żeby się zesrać, obrazić na tą żeby wiecie, obrazić się i zrobić swój własny alternatywny marsz. Nie wiem, kto to jest Pride Poland i dlaczego oni organizują taką imprezę, bo to niestety brzmi bardzo podobnie jak kwestia Stonewall w Poznaniu, które też brzmi bardzo jak bardzo korporacyjny organizator marszów. Natomiast no, to dalej jest tak, że niespecjalnie mnie jara take śpiewaka. Znaczy, niespecjalnie jara mnie to, co się dzieje, tak? 2 days later. Cofnicie demokracji. Straszne świry. Co? Nie, ser. Cofnicza demokracji. Straszne świry. Okej. Okay. Jak oni pierwszy raz w życiu są na wszystkich demonstracjach. Ale są też fabulous wyglądające osoby. Totalnie. Jest też dużo fabu. Jest pięknie i kolorowo. O Boże. Jest jakaś wystawka Netflixa, która wygląda dziwnie. Bo to jest... O, Jezus. Królowa. O, widzę, że... Widzę co? Widzę, że ludzie już się kierują. Co sugeruje, że... ale zobaczcie, można się podmalować. Netflix była stację do... Nie no, ale z tego co widzę, to ludzie napływają. No dobra, słuchajcie, na razie jest tłoczno przede wszystkim i gorąco. To są dwie główne rzeczy. Są to rzeczywiście korporacje. Korporacje nie zawiodły, dopisały. Jest też kiepskie połączenie, co znaczy, że pewnie za dużo ludzi obciąża sieć. Mam nadzieję, że mnie nerwie za bardzo. Natomiast ogólnie fajnie by było zobaczyć jakiegoś karionera albo pytacjusza i zobaczyć, co oni robią. I być może pozatruwać im trochę życie. Bartek, dzień dobry, Bartku. To jesteś totalnie daleko ode mnie, więc uszanowanko. Boże, jak pan daleko stoi.
Zobaczymy, będziemy się smażyć na asfalcie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o przegląd tego, co się wylewa. Ja bym chciał zobaczyć czarny blok, ale go na razie nie widać. I podejrzewam, że może się stuć gdzieś na końcu. Spróbujemy się zapytać paru osób też, jaka jest ich ulubiona tęczowa korporacja, bo wiadomo, że każdy musi mieć jakąś swoją ulubioną tęczową korporację. Mam nadzieję, że dużo osób doceni banki, bo wiadomo, że banki są najlepsze. Banki najlepiej pomagają nam funkcjonować. Natomiast poza tym co? No mamy dużo pięknych osób. Mamy dużo pięknych osób i pozostaje się cieszyć. Pozostaje być radosnym. Przepływ ludzi jest spory. Przepływ ludzi jest spory. Ja nie wiem, że sobie na trawie czuję, że mi się stopy smażą. Ej, cześć! Mogę się was coś. Jestem live jak coś, nie? Czy mogę się was coś zapytać? Mam do was zajebiście poważne pytanie. Jaka jest wasza ulubiona tęczowa korporacja? Która z tych pięknych korporacji, które tam się wpychają w Paradę Równości, wam się najbardziej podoba? Ja niestety nie mam swojej. Nie ma? O, to dużo tracisz. Może jakiś bank na przykład. Banki są super queerowe, nie? Zarąbiście, szczególnie, że niektóre wspierają, w sensie nie banki, ale ogólnie niektóre z tych korporacji wspierają homofobiczne rzeczy w innych krajach. No, albo doprowadziły do kryzysu. No, tego nie mam, dlatego nie lubię wszystkiego. Nie, no, coś byście wybrali, nie? Nic, nie? Nie, musiałbym poczytać, co odwala. Netflix, CD Projekt, nie? W sensie nie wiem, co oni... Netflix chyba. No tak, no spoko. No zobaczcie, jak pięknie się Netflix ustawił. Pięknie, ale nie wiem, co robią za granicą. Nie, Netflix tylko źle traktuje trans pracowników. O, no cudownie. I Dave'a Chappelle'a puszcza, który jedzie po tego. Tak pomyślałem, się zapytam kogoś zorientowanego, tak pomyślałem, nie. Mogę się zapytać, jak się czujecie z tym, że w ogóle korporacje zawłaszczyły sobie spory kawałek tego, bo tam będzie kupa ciężarówek z tymi, z bankami i innymi rzeczami. Zburzają zdrowie. Dopóki się nie wpierdalają za bardzo, to chyba... A nie macie poczucia, że to powinno być o ludziach, a nie o firmach, a teraz tak naprawdę się dołączacie do jednej wielkiej reklamy? Jak się nie dołączymy, no to się nie dołączy. Znaczy, okay. Nie tak wolę iść, jakby nieważne, kto tam jedzie, znaczy, to nie są jakby naprawdę, nie wiem, co się dzieje, ale no to my jesteśmy ludźmi i my idziemy jakby razem, więc... Jasne. Tak jak mówiłem, jakby póki się nie wpierdalają na siłę, to... Trochę to robią właśnie, nie? Na tym polega problem, nie? O, tutaj idzie pani Mam Dość, która ze swoją wielką partią, która jeszcze chwilę tą pluła na queery, a teraz jest najbardziej tęczowa. Też, jeden z pierwszych sektorów. Więc jeszcze macie... pytam się też dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale idzie między innymi z paradą Czarny Blok, który mówi, my jesteśmy antykapitalistyczni, my idziemy jakby... Przygarniamy wszystkich, jeżeli nie chcecie iść razem z tego. Wiedziałyście w ogóle, czy wiedzieliście coś o tym, czy... Nie. Czyli nie edukowałem się, po prostu miałem takie, że chcę przyjść do tej osoby po prostu i tyle. Bardzo dobrze, nie? Bazowo. Dobra, nie truję wam, dziękuję wam za wasz czas. Dzięki. Miłej parady. Nawzajem. Widzieliśmy już, przewinęła się już Marianna, która idzie oczywiście zaraz na przedzie, bo wiadomo, że... Jeżeli ktoś się zorientował, to było pół roku temu, że jednak warto gejów wspierać, a nie po nich jebać, to musi mieć miejsce na czele parady, bo przecież nikt bardziej nie zasługuje na to. Natomiast wiecie, myślę, że duch w narodzie jest silny i ludzi jest bardzo, 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 bardzo dużo. Więc niezależnie od tego, jak bardzo się korpy wcinają, najważniejsi są ludzie, a ich nie brakuje. Jest przede wszystkim barwnie. Jest przede wszystkim barwnie i to jest pozytywne. Wiesz co, no ja właśnie widziałem już tą... ja się chętnie stąd ruszę, bo mam problemy z zasięgiem. Okej. Pod pałacem nigdy nie ma zasięgu. Natomiast widziałem tą Mariannę. Marianna jest ubrana tak, jakby
zaraz u jej nóg wyrastał tego, skarb leprekona. To jest ta, która ma dość i która postanowiła zrobić na złość mężowi i założyć partię. Okej. Wiesz, niektórzy się rozwodzą i nie zakładają partię, nie? To tak działa. Jezu, ja się nie spodziewałam, że tu będzie cała Warszawa. Jakbym miała się dość. A bym cię rzuciła, żebym założyła partię. To zależy, jak bardzo wpływowy byłby twój partner na tym etapie. Jakby był ministrem PiSu na przykład, to lepiej partię założyć. Nie, no jasne, na szczęście nie jest ministrem PiSu. Powiem ci, że żaden minister PiSu nie zacząłby się ze mną spotykać. Słuchaj, tak teraz mówisz, ale nie wiesz ile apilu mają ministrowie PiSu, nie? Wiem, bo paru poznałam. I co? I dalej... Nie. I cenoną. O kur... O wow! O wow! Słuchajcie, jest najlepiej. Partia Mam Dość przyjechała swoją własną limuzyną, więc po tym najłatwiej poznać, że mamy do czynienia z trybunką ludu. Mam Dość. O jest. Dobra, mam nadzieję, że zaraz zrobimy lepszy sygnał. Słuchajcie, partia Mam Dość przyjechała limuzyną. Widziałam to limo. Czyli jest partia Mam Dość. A, dobra. Jesus fucking Christ. To się wydało, to trzeci raz. To jest partia Marianny Schreiber, w której nie wiem, czy jest ktoś poza Marianną Schreiber, która ma progresywne postulaty, bo Marianna obudziła się pół roku temu i stwierdziła, że zamiast kazać LGBT-om wypierdalać z kraju, ona będzie po drugiej stronie. Bo to jest babka, która jeszcze z rok, półtora temu, jak zobaczyła dziewczynę z torbą Steigera, tą tęczową w autobusie, to kazała jej wypierdalać ze swojego kraju. Teraz ma taki, wiesz, zwrot o 180 i teraz zakłada własną partię. I będzie to klasyczna zwrot o 360 stopni. Tak. Więcej z tego. Jest przepięknie. Nie jestem specjalnie przekonany, że jak to działa. Parada za mną. Więc... Tęczowe ciężaróweczki! Ok. Trochę krypto. Ktoś już zapolował, a na jaką zapolował? Jaoka. Nie, wiesz co, nie udało mi się dotrzeć na plac defilat. Byłem tylko koło placu defilat, więc na razie patrzę, jak maszeruje lewica. No cóż. Zaraz będą najlepsze rzeczy. Powiem wam w ten sposób. Na razie udało nam się zobaczyć Mariannę, która wygląda, jakby się przebrała za pisankę. Marianna oczywiście, jak przystało na zupełnie normalną kobietę z gminu, jest w limuzynie, bo dokładnie tak wygląda głos ludu. Teraz idziemy równolegle do lewicy, która jest bardzo tęczowa. Natomiast... czy mam dziwny głos? Jest szansa, że sygnał rwie trochę. Jak oddalimy się od Pałacu Kultury i wejdziemy w zasięg innego nadajnika, to jest szansa, że będzie lepiej. Bo na razie jest tłumno i pełno. Poza tym ja mogę mówić też troszeczkę inaczej, bo staram się nad emisją głosu pracować, nie? Cześć. Witaj, cześć, jest Janek.
Tak, cześć, jestem Janek poza kadrem i muzetka poza kadrem. Słuchajcie, jest nas bardzo dużo i już ruszamy. Laura, tu jest reszta ekipy. Dobra, ja... Hej, Dozy! Dobra, słuchajcie, ustawiłem się w najlepszym miejscu, bo przy tłatłakach. Wiadomo, to jest ostoja cywilizacji. Niczego by nie było bez tłatłaków. Ale widzę intelektualistów, którzy próbują na przykład rowerami się przebijać przez te okolice. Świetny plan. Przepraszam was, mogę złapać w kadrze twój... Nie, zupełnie, oczywiście. Bo masz przepięknego Morbiusa. Super. Dzięki wielkie. To jest live. Dlatego się zapytałem. No oczywiście. Dlatego się... A ja... Czy mogę was jeszcze na chwileczkę zaczepić i zadać wam dwa pytania? Oczywiście. Która z tych pięknych tęczowych korporacji jest waszą ulubioną? Korporacji. Korporacji. No banki tu idą, no do wyboru. Korporacji tęczowych. Nie wybraliście żadnej, nie wybraliście sobie ulubionej, naprawdę? Ja bym chciała iść na Netflixem, bo oni puszczają pewnie najlepszą muzykę, ale nie mogę ich znaleźć. Właśnie raczej. A Netflix chyba jest dalej, bo ja wiem, że w każdym sektorze można znaleźć jakąś korporację, więc możecie wybierać, ale tego, ale byłem ciekaw, czy jakie są trendy, nie? Czy ktoś na przykład bankierów najbardziej wybrał, nie? Oni może płacą, więc może oni. Okej. A jeżeli mogę jeszcze jedno pytanie oddać, czy słyszałyście, że czarny blok idzie, czyli anarchole, i oni zapraszają ludzi, którzy nie chcą iść z korporacjami? To jest, nie, pytam się z czystej ciekawości, bo oni chyba idą gdzieś bardziej z tyłu, natomiast ja bardzo się cieszę, że taka inicjatywa się pojawiła. Ty jesteś anarcholi pewnie? Ja jesteś sam... undercover tutaj. Nie, ja jestem lewicowcem po prostu. Ideologicznie anarchistą, ale nie z nimi. Tylko po prostu jestem ciekaw, ile ludzi w ogóle słyszało, nie? Bo... I też kosmici na przykład. Tak. Fajnie, nie? I gdzie Kościół Szatana, to na przykład jest fajne. Kościół Szatana robi akurat dużo dobrego, więc tego. To nie ma muzykę, jaką puszczają. A nie wiem, no, ale Kościół Szatana... Nie, to jest CD Projekt, to też prawie jak, ale jednak nie do końca. Nie, dobra, słuchajcie, po prostu jak zobaczyłem pięknego, to czy mogę też twój złapać? O. Świetne, super. Super, mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawili, dziękuję wam za wasz czas. A jeżeli byście szukali, to się nazywam Ralindel, można mnie znaleźć na Twitchu albo na YouTubie. Dzięki bardzo, na razie. Miśki są gdzieś dalej, wiecie? Miśki są gdzieś z tyłu. Czy mam w pobliżu ludzi od was? Mam w pobliżu ludzi, z którymi przyszedłem. Mam w pobliżu WZ-kę i cześć, jestem Janka. Na razie doszliśmy do punktu, w którym parada przeszła jakieś na około 100 metrów i stanęła, nie? Więc... Najlepiej. Najlepiej. Czy tam jest karaoke? Nie, tam pani z ciężarówki lewicy zachęca ludzi do śpiewania. Ty chcesz się pokazać, czy nie? Bo ja cię nie tego. Elupina, Transrides, jebać nerfy. Bardzo dobrze powiedziane. I smerfy. Ale co my mamy do smerfy? Ja mówię o tych za nami. A, dobra. Ogólnie na razie przeszliśmy olbrzymi kawał, nie? Jesteśmy... Suniemy jak mustangi. Nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale żeby go gonić.
Wiesz co, ja, mnie na przykład zależy na tym, żeby się nie usmażyć na asfalcie, nie? Co w tej temperaturze jest pewnym wyzwaniem. Tak, życzę ci powodzenia. Tata Alicji. Mamy tu mamy i tak. Wcześniej tutaj była modlitwa świętego Jezusa. Ale dzisiaj? Nie, no dobra. Policja nie przeszedła cię z nocy. Nie pozwoliliście mi Nie no, spoko, tylko o 15 na placu na rozdrożu zbierają się jaszczurowcy. Aha. I oni mają pomysł, żeby o 18 podpierdolić pomnik Dmowskiego i go zanieść na zamek. Jestem bardzo ciekaw, czy im wyjdzie. Bardzo chciałbym zobaczyć ten clown car po prostu idiotów. Bardzo bym chciała zobaczyć, jak to streamujesz. Ja po prostu, tylko wiesz, problem na tym, że oni się zbierają o 15 na placu na rozdrożu, a my będziemy o 15 przy metrze Politechnika. Przy dobrych wiatrach, więc też pytanie, czy oni nie będą zbierać się w pobliżu marszu, nie? No ale przecież po coś psiarscy są, więc może zareagują w najgorszym wypadku, no. Która jest godzina u mnie? To jest 14:30. Każdy wygląda jakby cierpiał, to nie bo oni mają instynkt, żeby bić, a im się każe stać, no. Tak. I widać, że cierpią. No. Ja podoba mi się, że wybraliśmy sektor za lewicą, znaczy wśród lewicy, tak. Bo... Co to jest za flaga w ogóle? Czemu? Bo tej flagi jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy ją widać. Jest czarno-białe paski z wcięciem tęczowym. No nie, właśnie... Nie byłoby jakieś aj i to wcięcie to jest jako a? To brzmi tragicznie. To brzmi jak ludzie mówiący, że a w LGBTQIA to jest alaj, nie? O Jezu, są tacy, jak don't be that person. No. Ale podoba mi się, że stoimy dosłownie na środku skrzyżowania i nic się nie dzieje. To jest ekscytujące w chuj. Myślicie, że limuzyna Marianny się zepsuła? Marianna, która ma dość? Ona ma dość, więc przyjechała limuzyną, no. O Boże! Nie, to jest taki... Jeśli potrzebujecie płynu na opalanie, to mam. Ona się przebrała za opakowanie tęczowych galaretek i przyjechała limuzyną, nie? Ale to się nie rozpuściły te galaretki w limuzynie? Klimatyzację, bo to limuzyna. Słuchaj, to jest dobra wynajęta limuzyna. I co, jedzie limuzyną w paradzie? Wciąż nie wiadomo, kto jest w ich partii, ale mają limuzynę. Ale mają limuzynę i mają dość. Tak. Czy to, padło pytanie, czy to są Janek i Buzetka? Tak, otóż tak, cześć! Serdeczne pozdrowienia dla was, Miki, Nozi, jesteście kochani i kochane. Wszystkie serduszka dla was. Skończymy do Bibera. Tak. I gotujemy się powoli na asfalcie. Gotujemy się na asfalcie, tak. Supi. O, teraz będą 3 kroki do przodu. Ale to już rozumiem, dlaczego są te tęczowe pasy w niektórych miejscach w przejściach dla pieszych. Po prostu, żeby nie było takiego czarnego asfaltu. Myślałem, że powiesz, że się ludzie rozpuścili. A ja nie chcę nic mówić, ale niestety zawsze tempo parady odzwierciedla tempo zmian społecznych w tym kraju. Nie, tempo parady odzwierciedla ilość korporacji na paradzie. Nieprawda. Jak nie było korpo, a rzucali kamieniami, to też chodziliśmy. Nie, przepraszam cię, ale w ubiegłym roku szła dużo szybciej. Dobra, w tym roku czy nie było. Czy wyłączycie ilość korporacji na paradzie z ilością rzucanych kamieni? Nie, korporacje... Znaczy, przepraszam, ale przez korporacje na paradzie to ja bym rzucał kamieniami, tak, nie? Nie będę się cofać. Widzę, że Dozi dopiero teraz usłyszał o tego. Ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, co to za flaga, bo ta flaga wygląda super sus. Żartujesz, to jest straight ally? Naprawdę? Dozi pisze, że to jest flaga straight ally. O kurwa.
Tak, wy też jesteście wyjątkowymi kwiatuszkami, no. O Boże. Jesus fucking Christ. Nie, wierzyć mi się nie chce. Ej, ale nie mogli wziąć po prostu queerowej flagi. Musieli zaznaczyć, że są sojusznikami. Nie, dla mnie to jest kurwa największy obciach z tą flagą w takim razie. To jest flaga sojuszników. Bo każdy musi zaznaczyć swoją obecność, nie? To wiesz, jak masz skrót LGBTQIA, no to A znaczy ally oczywiście, nie? Nic innego, absolutnie. Jesus fucking Christ. Bardzo ładna. My jesteśmy za wami. Bardzo ładna spódniczka. Tak, 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 Dozi, dokładnie tak. Mówiłam, że ciężko będzie się na kolejce. Słuchajcie. Staram się złapać. Pierwsza parada, którą widzisz na żywo. Zobaczymy, ile mi baterii starczy, nie? W sensie mam jeszcze powerbanka, ale to idzie wolniej niż pielgrzymka na Jasną Górę, więc... Ludzi jest od buja. My jesteśmy gdzieś na początku, bo my jesteśmy w tym sektorze, gdzie jest lewica. Więc to jest chyba pierwszy cały czas. Ale... To się będzie długo zawijało wokół miasta, no. Zobaczymy, czy uda się z kimś jeszcze pogadać. Zobaczymy, czy uda się jakby złapać opinię uczestników na tematy rozmaite. Na razie stoimy. Bo tutaj oczywiście co 5 metrów trzeba stanąć, nie? Gdzieś widzę przede mną baner z napisem zatęczę, ja zaręczę, ale nie widzę, co jest dalej. Ogólnie flag jest dramatycznie więcej niż jakikolwiek transparentów, przynajmniej tutaj. Ja będę orbitował w okolicy... Rycu, jesteś 3 metry ode mnie, okej, okay. Ale możesz mi podejść i zbić piątkę, czy co? A to ja tobie dupę obrabiam, Rycu. To mi dupę mi obrabiasz? Obrałem ci dupę. Na co tym razem? O co chodzi z tą flagą? Co się dzieje w ogóle? No, jestem alajem. Tak? I LGBT, a w LGBTQIA to jest alaj? Nie. To tak trochę wiesz. Wiesz co? Czujesz potrzebę być wyróżniony na tej paradzie? Nie, ale nie chciałbym kraść czyichś symboli. No nie jestem w LGBT, więc nie będę brał tęczowej flagi. Nie jestem osobą bi, więc nie będę brał bi flagi. Nie jestem osobą trans, więc nie będę brał trans flagi, więc to jest takie moje wsparcie, że jestem osobą alaj i ich wspieram. Ale wiesz, że to wygląda tak, jakbyś chciał powiedzieć coś o sobie, a nie o innych? A ja z wielką chęcią będę mówił tutaj o innych, że ich wspieram. Okej, okay, nie, no bo wiesz, to jest jakby, rozumiem pozycję, ale z drugiej strony to jest też trochę tak, że można równie dobrze zrobić transparent, nie? I nie wyróżniać siebie. Wiesz co, jestem tak cholernie leniwy ostatnio przez to, że do 20% mamy po 16 godzin, więc nie miałem siły rozumieć na transparenty. Ja nie wiem, czy mam cię w kadrze mieścić, czy nie, bo nie wiem, czy tak. Nie, nie ma problemu. Okej. Okay. Więc w ogóle cześć wszystkim, pozdrawiam. Trans Rights are Human Rights.
Taka już tradycja tutaj nie przypomniała. Więc jest. Flaga jest po prostu leniwa. A ja jestem osobą leniwą. Więc jest to jakiś sposób wsparcia i jednocześnie nie kradnięcia czyichś symboli. Okej. A powiedz tutaj, jakiś profesjonalny sprzęt widzę. Cóż to, jaką rurę wybrałeś do zamocowania flagi? PCV, bo jest lekka, jest wytrzymała, można zrobić dziurki. Czy polecasz jakąś średnicę, czy są jakieś rekomendacje? Najtańsze, żeby nie wydawać za dużo, okay. Jesteśmy biednymi lewakami, żeby nam starczyło na mleko sojowe. No dobrze, powiedz mi, czy widzieliśmy tą limuzynę Marianny? Boże, jaki to jest cringe. To jest po prostu... Nie można bardziej ostentacyjnie robić pinkwashingu. Robisz zajebiście drogą limuzynę i przyjeżdżasz na... Z drugiej strony ta parada trochę pod tym względem może się wyróżniać, że jest trochę tego pinkwashingu, ale naprawdę... No dobra, to jeszcze powiedz, która jest twoja ulubiona tęczowa korporacja? Bo teraz wiesz, jak jesteś tutaj, to trzeba sobie jakąś wybrać, to nie ja? Kurczę, pójdę pewnie mainstreamowo CDRM. O, CD Projekt, czyli tylko tak. Wyzysk i tylko performatywne wspieranie osób trans. Tak. Okej, to rozumiem. Bo lubię wyeliminać. Okej, rozumiem, ja nie lubię, więc tego. Ja wiem, że jest overhypowany. Tak, to prawda, ale bardzo przyjemnie się w tego gra, bo to jest prosta gierka do miłego pykania. Tak. Nie potrzebujesz żadnych... W ogóle fajnie, nie? Lewicowy Twitch, gadamy o... Ale to w sumie nie, o można tak. Gadać, no, jak no. Wiesz. Ale też trzeba pamiętać o tym, że CD to jest po prostu kolejna korporacja, która no mimo wszystko co, nie jest najgorszym na świecie, tak? Są gorsze na tej paradzie. Właśnie minął nas pan poseł Dula. No wczoraj byliśmy na spotkaniu zarządu Lewicy, więc miał blisko. O, okej. Okay. Znaczy, zarządu wiosny, trakcji. Ojejku, czemu? Czemu wiosna? Czemu wiosna? Ale dlaczego ja w wiośnie? Czy... No. Ojejku, to jest ciężki temat. Dlatego, że kiedyś mocno byłem sosliwem. Okej. Okay. I w sumie nam jakieś to pisałem, że trochę dzięki tobie, trochę dzięki myśląc głębiej i trochę dzięki głębszemu zgłębianiu tego tematu. Dzięki powoli... myśleniu głębiej. Tak, myśleniu głębiej między innymi. Idę w stronę demokratycznego socjalizmu. Ja mam absolutną panikę, jak widzę latające owady, więc tak, znaczy, będę robił ninja, nie? Rozumiem, znaczy trzeba pamiętać, pszczółki, trzmiele, super, osy i szerszenie to... Ja wiem, ale ja jestem alergikiem, więc ja nie zgaduję, nie? Ja jestem alergikiem na wszystko, można jadę pszczoły. Miałem robione badania, całe ręce czerwone i tylko wiedzie pszczoły, miałem taką wysepkę, niczym Polska za PO, gdzie nie było żadnych. Nie było nic złego. Jasne. Ale jesteś dumny na przykład z wystąpień pana posła Gduli w ostatnim czasie? Bo ja ostatnio zwróciłem mu uwagę, że dopierdalanie się do... Widziałem to. No, i to było smutne. Darowałem ci, bo zawsze mógł się bronić tym, że po prostu wziął ostatnie 10 lat jako taki wyznacznik, że jadę dziesiątkami. Ale gdyby on tego użył, to bym mógł ci zamknąć twarz, ale żeby go nie użył, to widziałem, że niepotrzebnie się tłumaczył. Nie, on mnie zarzucił, że ja bronię PiSu, więc... Wiem. Słuchaj, nie każdy musi cię znać. A nie, ja nie uważam, że musi mnie znać, po prostu bardzo mnie to rozbawiło. Ona jest, nie proszę Państwa, ona jest. Dobrze. Wydaje mi się, że takie jesteś zapisem, to jest taki wytrych, który ma zakończyć tak, rozmowę. Tak. To jest sposób na atakowanie rozmówców. Słuchaj, powiem tak, nie ma posłów idealnych. Niestety. No nie, ale umówmy się, Gdula jest akurat daleki od ideału, no. Ja się nie wypowiadam, bo nawet nie zgłębiałem tego tematu tak bardzo. Okay. Są rzeczy, które mi się podobają, są rzeczy, które mi się nie podobają i ja podchodzę do tego, że ja robię swoją robotę. Okay. Ja mam małe partie jakieś takie na szkło i niektórzy nawet mi zarzucają, że za mało działam w internetach. Okej. A jak się zapatrujesz na sojusz z PO w takim razie? Ja już kiedyś to napisałem, że jeżeli przy obecnej ordynacji byłby sojusz z PO, to ja prawdopodobnie albo robię skipa w tych wyborach, albo w ogóle odchodzę z tego typu polityki. Dla mnie sojusz z PO to jest chyba jedynie jeżeli rzeczywiście zrobiliby te 100 okręgów. Bo wtedy no, nie ma bata, musimy wszyscy iść razem, bo nie ma bata, tak? Ja nie wiem, ja dalej w to nie wierzę, nie? Znaczy w te 100 okręgów? Tak, znaczy nie, ja dalej nie wierzę w to, że wtedy należy iść razem. Dlatego, że to dalej zwiększa szansę na to, że
wiesz, będziesz miał w ręku konfidenta zamiast tego, zamiast lewicowca, nie? To jest prawda, ale z drugiej strony wtedy ile realny próg wskakuje? 20%? No coś takiego. No, to 20%, sorry, partia razem nie ma szans, lewica sama z siebie nie ma szans. Hołownia, no way, wchodzi tylko PO. I to też na zasadzie takiej, że wchodzą jako malutkie, nie? O Boże. Jezus Maria, zbrandowane flagi queerowe najlepiej. Słuchaj, żyjemy w kapitalizmie, no. Że dopóki tego nie zmienimy, to trzeba się do tego przyzwyczaić. No nie, no ale come on. Bierzesz flagę queerową i dowalasz swoje logo na środek. Naprawdę, to już jest... Parada... się trochę ciągnie. Padło na sojuszu z PO. Okej, rozumiem. Mówię, dla mnie, ja próbowałem rozłączyć stream i nie pozwalało mi go rozłączyć. Musiałem się posiłować chwilę z aplikacją. Musiałem troszeczkę wyjść z tłumu, żeby złapać sygnał, nie? Więc jest troszeczkę tak, że no sorry za te kilka minut straconych, dużo nie straciliście, dlatego że, uwaga, uwaga, za mną wciąż jest Pałac Kultury i Nauki, bo marsz idzie tak wolno, że zaraz zacznie iść do tyłu. Zaraz próbujemy podejść z powrotem, porozmawiać trochę z ludźmi, którzy idą, może będą mieli coś ciekawego do powiedzenia, natomiast no powiem, że rzecz się toczy bardzo, 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 bardzo powoli. I trochę smutno to wygląda, szczerze mówiąc. Bo czuję, jakbyśmy byli super hamowani przez samochody, nie? O, Świorko, dzień dobry! Dzień dobry, Świorko, i dzień dobry, ludzie Świorki. Miło, że przyszliście maszerować ze mną. Jak widzicie, troszkę ludzi w tej Warszawie jest, nie? Dzięki wielkie za rajd. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze ze mną bawili, chociaż może być momentami trochę rwąco, bo po prostu za dużo urządzeń próbuje się łączyć z siecią. Policjanci spychają ludzi na jeden pas jezdni, dlatego tu można w miarę bezpiecznie przejść. Ja powoli dogonię tłum. Natomiast nie idzie to w ogóle, nie? Zobaczymy, na ile będę gubił sygnał, jak zacznę iść obok ludzi, a nie z dala od nich. Bo w tej chwili to jest największy problem, nie? Że... O nie, poczekajcie, muszę się odpiąć na chwilę jeszcze. Bo znowu wlazłem w reklamę. Babeczka ma przywiązane do warkoczyków, rozumiem, że do przedłużeń, balony. I to jest chodząca reklama, czegoś się nazywa u fryzjerów. Nie mam pojęcia, co to jest, ale trochę mnie odrzuca. Trochę mnie rozrzuca. Więc spróbujmy pójść w jakimś lepszym miejscu. Są obywatele RP. Mamy prawa fizyki, prawa logiki, prawa człowieka tęczowe. Jest to jakaś argumentacja. Przekrój wiekowy jest dość szeroki i to wygląda bardzo pozytywnie. Natomiast jak widzicie ten samochodzik, to jest Homo Commando dopiero. I marsz ma prędkość 200 metrów na godzinę, nie? Więc będzie... Należy się, mówię to zupełnie nieironicznie, spodziewać zasłabnięć. Należy się spodziewać tego, że ludzie będą kompletnie wyczerpani. A jeżeli idziecie w marszu, to pijcie wodę, nie? Dużo wody.
I kremy z filtrem też, też dobrą decyzją. Ja mam kontakt z tym moim i on powiedział. Ogólnie przed chwilą widziałem jeszcze jednego homokomandosa, ale uciekł. Więc myślałem, że uda mi się zagadać, ale nie. Ale nie. O Jezus. Stają dziewczyny z logo Procter & Gamble i jest queerowo, nie? Czy wracam do lewicy? Wiesz co? Trochę bardziej z tyłu jest Razem i chcę przejść tego. I chcę się trochę przebić do Razem. Odłączyłem się od mojej grupy, żeby zobaczyć, co się dzieje bardziej z tyłu. No i oglądamy, nie? Najgorsze jest to, że prędkość poruszenia jest dosłownie taka, że jeżeli nie stoję w miejscu, to dwa kroki do przodu sprawiają, że wyprzedzam cały marsz, nie? I jest to okropne, bo po prostu próbuję nie stać w jednym punkcie cały czas. Bo, mówiąc delikatnie, jest gorąco w kurwę. Natomiast ogólnie znowu mamy przed sobą Como Commando. Jezu, jaka piękna tęczowa alpaka. Także poczekajcie chwileczkę. No, teraz zbliża się autobus Paramountu, też bardzo ważna organizacja, jeżeli chodzi o sprawy queerowe. Wiadomo, że filmy i seriale to jedyne, co pchało w tą Overtonę. O Boże, niniejszym skończyła mi się pierwsza woda. Dobrze, że dobrze mam jakiś zapas. Ale nie jest. Po prostu wszystko mi się wypływa. Nie jest przesadnie bogato. Ludzie, którzy przyszli z parasolami, mieli dobry pomysł, powiem tyle. Wiecie, to jest... Muszę powiedzieć, że na tę chwilę, jak patrzę, to paradzie udała się jedna rzecz. Doprowadzili do sytuacji, w której pokonanie pierwszego odcinka trwa więcej niż godzinę, a tych odcinków będzie jeszcze z 4-5. I podejrzewam, że ludzie na następnym kilometrze będą mieli już tak serdecznie dość, że część zacznie się wykruszać tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu będą przegrzani, nie? Po drodze mieliśmy przedstawicieli największej polskiej rodziny, prawdziwych mężczyzn. Czy spotkałem już jakichś widzów? Tak, rozmawialiśmy z Rycem. I z Rycem chwileczkę nawet spędziliśmy. Przepraszam, jesteście bardzo anarchistyczni. Czy mogę wam chwilę zająć? No, słuchamy. Jak ktoś, jestem live, więc nie tego. Chciałem się zapytać, masz piękne A tego, więc na pewno masz swoją ulubioną tęczową korporację. Nie masz preferencji. Mogę cię w ogóle wpuścić w kadr? No i tak już to. O, przepraszam cię, to tak. Było niechcący zupełnie. Nic, a jakie macie odczucia co do tego, że jest zbrandowany w chuj ten No jest to wkurwiające, jest to smutne. Ale no... Bo no ogień bankom, ogień korporacjom.
Nie, no jasne. A czy wy może wiecie, gdzie idzie czarny blok w ogóle? Gdzie idzie czarny blok? Bo nie wiem, ale miał być zrobiony spontanicznie. Raczej będzie tego, żeby to na końcu. Okej, rozumiem. Nie, ja po prostu patrzę na to, to muszę powiedzieć, że największym sukcesem jest chyba całej imprezy jest to, że idziemy kurwa pierwszy odcinek godzinę, więc ludzie się przegrzeją i będą zmęczeni, zanim dojdziemy do metra, nie? A ja mówię, ja streamuję na żywo do lewicowej widowni jak ktoś, więc chciałem po prostu was zapytać o odczucia, bo wyróżniasz się, tak? To jest na propsie, to jest jak najbardziej pozytywne, ale bo spodziewałem się, że no, jak to się odczucia. Więc bawcie się dobrze, miłego dnia. Ogień bankom, ogień korporacjom. Nie ma tyczowych. Czy mogę wpuścić na live twój tego? Pięknie, pięknie. O, łapiemy. Dobra. Ale bardzo, bardzo ładna kaligrafia, naprawdę. Nie bardzo, staram się, bo jest recykling zeszłorocznego baneru. Super, super. A czy mogę zadać ci jeszcze jedno szybkie pytanie? Tak. Jak wam się podoba korporacyjność tego marszu? No chujowo, no. 0 na 10. A mam dość Mariannę w limuzynie? Widzieliście? Nie widziałam. Jestem niezadowolona, ale jeżeli mam wybór, nie iść wcale albo pójść korporacyjnie, no to pójdę i tak tej korporacyjnej. Rozumiem. Ale... Rozumiem. A ostatnie pytanie, już wam daję spokój. Słyszałyście, słyszeliście, bo nie wiem, jakie będzie zaimki, więc... Okej, dobra. O czarnym bloku i o tym, że zapraszają ludzi, którzy nie chcą z tym badziewiem iść do siebie? Nie. Z tego co rozumiem, ale to jest orientacyjnie, to podobno idą gdzieś z tyłu, ale oni mówili, że jeżeli właśnie wam się nie podobają korporacje, to oni zapraszają do siebie, bo oni są pod no logo, idą razem, nie? Dobra, dziękuję wam i życzę wam udanego marszu. Również dziękuję. Ładny kapelusz, to prawda. O, teraz zobaczcie, City Handlowy, też bardzo, bardzo lewicowa organizacja, bardzo progresywni, wiadomo, możecie mieć pewnie tęczową kartę kredytową albo tęczowy kredyt na zmiennej stopie, żeby nie było za dobrze, więc jesteście, zobaczcie, sama radość, samo szczęście. Nikt was tak nie wesprze jak korporacja, wiadomo. Już sektor czwarty? No, wygląda na to, że pierwsze sektory mogły faktycznie już nawet przekroczyć rondo. Jest super. W tym tempie tylko połowa ludzi wymrze, jakby zanim dojdziemy do końca, więc jest pięknie, jest naprawdę pięknie. Teraz widzę i piękny kapelusz, jak mówi czat. Teraz mamy Our Pride Show, ale nie wiem co to jest w sumie, nie wiem co to jest za ciężarówka. Pomyślcie o tym, że, i to jest ta rzecz, która bardzo rzuca się w oczy, że jak widzicie kolejne sektory, to pomiędzy tymi ciężarówkami teoretycznie miały iść inne korporacje i inne grupy, tak? Jestem super ciekaw, jak...
Zawsze byłem, zawsze byłem. Okej. Okay. To powiedz mi, panie Miśku, co się stało, że nie w tym sektorze są miszki? Jak to? Podobno powinniście być w siódmym. Miały początkowo, są to zmienione dwa dni temu. Okej. Okay. Całkowicie poszedł do pracy, jesteśmy za stoczone do tego. Okej, ale to znaczy, że po prostu chcieliście być bliżej banków, tak? A jak? No trzeba zrobić się całkiem zmienionej. No bo... Dostaliśmy właśnie informacje, że nas przynoszą z siódmego do... Jesus Christ. A jak tobie się podoba korporacyjność tego wydarzenia? Zawsze było korporacyjne, było zawsze będzie. No nie, ale rok temu nie było w ten sposób. Rok temu było bardzo mało. To było po pandemicznie. I było dużo lepiej. Nie, no jasne, tylko trochę jest zawłaszczona, mam wrażenie. Szczerze, wolę, żeby korporacje się do tego dokładały, nawet sponsorowały nawet to po części i przyciągały większe ilości tłumów niż się miał wyciszać i w ogóle... Czekaj, ale chcesz mi powiedzieć, że ktoś tutaj przyjedzie na to party, bo jest City na niej? Pewnie nie. No więc to nie działa w tę stronę. Ale by działało, gdyby po prostu się odzwali, że w ogóle, a nie wspieramy tego i się odcinamy i nas nie ma? Nie, no ja bym wolał, żeby City w ogóle nie było, nie tylko na paradzie. To jest inne podejście. Pokażesz, ludzi pełno. No słuchaj, ja paradę cały czas pokazuję, teraz rozmawiam z tobą, to pokazuję ciebie, tak? A jakby właśnie zastanawialiśmy, czas się dopytywał, czy jesteś. Jakby... Dzień dobry. Widzisz? Tak? Cześć, Dozji. O proszę, tutaj siedzisz. Do nas już wpadł, na paradę z nami spacerował. Dozji patrzy i mówi, że pierwszy raz widzi na żywo paradę. Więc może się nawet skusi w przyszłym roku. No powiem tak, jest to wiąz dość dużo parada, bo patrzę na to, już rok temu, dwa lata temu nie było parady, załóżmy, była spora wybycia, to i tak była połowa tego, co dzisiaj. Nie, no jasne, tylko jak dla mnie to... Ewidentnie widać, że przez te ciężarówki mamy przestoje co 5 metrów, no. Znaczy, przestoje do tego, że parada ma być do 17 cały marsz, a widziałeś odcinek, jaki mamy. Cały odcinek ma 4 kilometry, więc... No dobra, tylko wiesz, 4 kilometry 4 kilometrami, na razie przeszliśmy 500 metrów w godzinę, więc... Idealnie, więc mam jeszcze płuc, tam 3 kilometry przejścia, zostały. 3,5 kilometra to będziemy robić 7 godzin, wiesz? Jak miniemy Politechnikę, tylko dojdziemy do Niepodległości, to będzie łatwiej. Będzie prosto droga, bez Tak. To chyba tak działa, powiedzmy. No, to jest też się porozchodzi i wszędzie. A mam do ciebie jeszcze pytanie. Jakie masz podejście do ludzi z flagami sojuszników? Uważasz, że flagi sojuszników są okej, czy lepiej jakby normalne flagi? Ja mam jeden problem z tym, że aktualnie jest zbyt wiele flag po prostu, ponieważ nawet sam osoba, która jest w tym środowisku od wielu lat, nie ukrywajmy. Ja na przykład nie wiem, co to jest. To jest skórzona. A, tak myślę, tak podejrzewałem, ale nie byłem pewien. Tak, ale widzisz, to jest tak wiele flag, że ja po prostu się kupię. Bo część z nich jest tak bardzo się podobna, część to już ma kolory minimalnie zmienione, ja nie wiem, które fajnie to oznaczają. Mhm. Więc szczerze, ja się skupiam na tych podstawowych, powiedzmy, 7-8 flagach, które stałe, bardzo fajnie, że są. Mam nadzieję, że nikogo nie urażają, tylko tyle będę powiedzieć, że ich nie stało. No mnie tylko chyba najbardziej wkurzają te flagi, które są zbrandowane na przykład przez korporacje. To jest co innego. To tu się zgadzam, też się nie lubię, to są nasze flagi. Mają być nasze, a nie brandy. Netflix wspiera, nie wiem, bank jakiś wspiera. No tam jest, tam idzie taka grupa, która przywiązała kobiecie do włosów balony i oni właśnie mają tęczowe flagi normalne ze swoją nazwą w pośrodku. No, nie miałem okazji się rozejść, bo myślimy, że jest też miśko właśnie skórzane, bo skórzaki dołączyły do nas w tym roku. Gdzieś tylko mąż nawet się kręci, właśnie jest skórak. Czyli to jest ten? Dzień dobry. Bardzo, właśnie się pytałem, co to za... To jest mój mąż. Dzisiaj jest w barwach skórzano miśkowy. Potwierdzam, jestem jego mężem. Bardzo dobrze. Czy jesteś też ugotowanym mężem dzisiaj? Nie. To jest jeden z mitów, że w skórach jest jakoś mega gorące. To nieprawda jest. Nie no, prawdziwa skóra oddycha, tak? Więc... Oddycha częściowo, więc podejrzewam, że jestem tak samo ugotowany jak osoby w ciemnych strojach. Ale to może dalej jest błąd, bo na ciemno, nie? No, ale... ciemny wyszczupla.
Każdy tego potrzebuje trochę. Dobrze, Sajan, ja cię zostawiam, idę dalej się przeglądać tego. Spaceruj, zwiedzaj całą paradę. Tak czy inaczej będę musiał cię złapać na to, żebyśmy pogadali nie na żywo, tylko tego. Może miał spokojnie więcej czasu. Super, super, dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia innym razem. To miłego dnia. Dobra, ewakuuję się na chwilę, żeby pozwolić trochę grupie przejść. Zobaczymy, co się dalej zadzieje. Ogólnie na razie jeszcze żadnego ze szkodników nie widzieliśmy, więc to też pocieszający znak, chociaż stawiam, że będziemy potem oglądać, co szkodnicy nagrali jakby retrospektywnie. Ralinder! Cześć! Cześć! Nie myślałem, że będziesz. I oczywiście, że jestem, nawet streamuję w tej chwili. Dobra, tylko mnie nie streamuję. Ale kurde, nie myślałem, że cię naprawdę zobaczę. A mogę wiedzieć, kim jesteś? A panem. Panem, bardzo się cieszę w takim razie. Zobaczcie mocno i dalej różne. A jakie wrażenia z parady? A korporacje ci nie przeszkadzają? Różnie. Ale jest fajnie, tam będzie. Wiem, właśnie cofam się, żeby też złapać razem, bo szedłem przy lewicy i teraz powoli się cofam. To są jakieś wszyte platformy dalej. No, ugotuję się co prawda, ale spróbuję. No, dobra, trzymaj się. Dobra, miłej parady. Tajemniczy pan. Tak, węży też nie widziałem. Węży też nie widziałem. Natomiast... jest bardzo roztańczony człowiek. Daje radę. To jest so good shit. Faza. O Boże, najlepsza polska muzyka. Dobra. Miasto jest nasze. Miasto ewidentnie jest ich. Dobra. Kampania Stop nienawiści z motywacji religijnej. O, a to co jest? Chwila cienia, chwila przemyślenia. Zobaczmy, co my tu mamy w okolicy. Ateizm nie wyklucza. O Jezus, to jacyś wojujący ateiści. Wojujący ateiści w tęczy. Bardzo ładna stylowa. Pamiętajcie, żeby mówić ludziom miłe rzeczy. Miłe rzeczy są ważne. O Jezus. Teraz ciężarówka lewica. Christ. Dobra. Śrubki, nawodniłem się przed chwilą kurtyną wodną. Telefon już mi co prawda zdążył wyschnąć w większości, ale na razie jeszcze nie potrzebuję wody. Zaraz Marysieńkę muszę złapać. Na razie bardzo powoli kłócę się w kierunku ulicy Wilczej, ale jeszcze mi kawałek został. Religia to nie duża, ale
No i wiecie, pamiętajcie, like and subscribe. Mary idzie z przodu, bo Mary jest częścią grupy, z którą w ogóle tutaj przyszliśmy. Ale no ja się odłączyłem, ponieważ potrzebuję trochę mobilności, a oni idą w miarę zbitą grupą, nie? Więc jakby trochę trzeba było się rozbić. Powiem wam tak, właśnie minąłem... Minąłem właśnie cztery osoby w koszulkach z napisem Be unique, just be yourself, co odnajduję lekko ironicznym, ale you know, każdy robi co uważa, nie? Myślę, że unikalność podzielona na cztery identyczne uniformy trochę... Tak, minęło półtorej godziny, a ja jestem na 39% baterii. Więc zaraz będzie trzeba podłączyć powerbanka, co może spowodować lekkie problemy, ale będziemy walczyć. Parada na pewno niesie bardzo dużo radości ze sobą. Jakby energia jest naprawdę, naprawdę dobra. Jakkolwiek byśmy nie narzekali na korporacje, nie da się odmówić tego, że ludzi jest wuchta i ludzie raczej mają dobre nastawienie. Aczkolwiek ci wodzireje są trochę straszni. I nie ukrywam, że trochę zdzieram sobie gardło. Czemu nie tańczę? Bo mam zepsute kolana. Poza tym zajmuję się gadaniem do was i tego. Wyszukiwaniem pięknych ludzi do pogadania z. Więc wiecie, i tak mam dużo roboty. Właśnie minąłem człowieka. Minąłem człowieka w body, w penisowe witraże. Mówię, teraz Levi's. Ale muszę minąć tę ciężarówkę. Nic by nie było, znaczy czego by nie było widać? Penisowych witraży byłoby widać. Są jakieś pojedyncze osoby w uprzęża, ale powiem wam tak, jeżeli ktoś patrzy na to i mówi, że parada degeneruje ludzi, to chyba ma najebane w głowie, nie? Ludzie są bardzo kolorowi, bardzo różnorodni, ale absolutnie nie degenerujący.
Przepraszam cię, gdzie się kupuje taką zajebistą koszulę? Nie, poważnie się pytam. W lumpie. Świetna jest. Czek ma piękną koszulę tego. Żaglówki i palmy i tego. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze wygląda. Ale widzicie? Zapytałem się faceta, gdzie się kupuje takie fajne koszule i już się spodziewał, że to jest żart. Już się spodziewał, że się dopierdalam, nie? A ja tu grzecznie z sercem na dłoni. Dobra. Mamy chwilę ciszy. Pracownicza demokracja. I trochę kawałek, gdzie idą po prostu ludzie. Ludzie, nie korporacje, tylko na to, że wreszcie trafiliśmy na jakiś odcinek, gdzie idą sami ludzie. Jest ciszej, jest dużo ciszej. Także powiem... Nie no, ja rozumiem Dozy, że brakuje pozytywności wobec takich rzeczy, dlatego tym bardziej mówię, żeby mówić ludziom miłe rzeczy. Dlatego tym bardziej zachęcam, nie? Gdzie muzyczka? Jezus, dajcie mi chwilę pooddychać, posłyszeć własne myśli. To nie jest takie proste. Jakby człowiek gubi własne myśli. Ja się zbliżam do Wilczej, więc zaraz muszę Marysieńkę znaleźć. Natomiast parada się ciągnie i nie zapowiada, żeby się z tego skończyła. Więc you know. Przepraszam, czy mogę się was zapytać, co to jest otwarta przestrzeń? Poradnia psychologiczna. O! Tak. Okej. Okay. Nie wiem, dostałyśmy to. Tak, ale właśnie... Tak, ale my też się przygotowałyśmy. Bo ja kocham te dinozaury, obserwuję je na Instagramie. Ja też! Słuchajcie, jestem live. Czy mogę w ogóle was w kadrze umieścić? Bo nie chcę tego. Tak. Spoko. Zareklamuj jesen. Zaraz zareklamuj jesen. Tak. Co to jest? Erasmus studentem. Okej. Organizacja studencka. Dobrze, bardzo dobrze. Tak. Jakie macie wrażenia z parady? Jest super. A korporacje was nie wkurzają? Strasznie mnie wkurzają, dlatego sprawdziłam, co to jest. No ale ogólnie to ja powiedziałam, że nie idziemy za platformami korporacji, tylko za NGO-sów. No ale A widziałyście, czy widzieliście, bo nie znam waszych zajęć. Widziałyście wszystkie. Wszystkie widziałyście, okej, okay, dobra. Tak, dobrze. Widziałyście Mariannę Schreiber w jej limuzynie? Nie. Panią... Ja wiem. Tak. Ona sobie sprawiła limuzynę i na samym przedzie się ciśnie jeszcze przed lewicą. I byłem ciekaw, jakie macie odczucia. Słucham? Mówicie co? Streamuję na Twitchu. Nazywam się Ralindel. Jestem lewicowym streamerem. Propagującym lewicowe śmieci, tak? Więc tego. Nie, ma. I tak zapytuję czasem ludzi, którzy albo idą, albo robią, albo są po prostu bardzo barwni i barwne, bo wrażenia są najważniejsze. Ja mogę sobie do kamery mówić w świecie. Jesteśmy dzisiaj NGO-sy, jesteśmy z flagą naszej organizacji studenckiej tutaj. I ja też właśnie, jak tylko dostałam to do ręki, ja nie mogę z nimi, muszę sprawdzić, co to jest. Tak. No i myślałam, miałam nadzieję, że NGO-sy, ale zobaczyłam. Poradnia psychoterapii, okej, okay, mogę z tym powiedzieć. A słyszałyście jakby opinię, że te organizacje są potrzebne, żeby parada miała sens? Nie. No na przykład Linus z Homo Commanda mówił takie rzeczy, że bez korporacji to nie przepchniemy naszych spraw. Dlaczego? No, widzicie, no nie, i jestem pytam się to o takie rzeczy ludzi, bo wiecie, to, że ktoś, kto jest relatywnie znany, mówi takie rzeczy, to jest jedno, ale ludzie przy ziemi mogą mówić zupełnie inne rzeczy. Jestem ciekaw waszych odczuć. No i nie słucham. Czat oglądasz. Tak. Tak, możesz jak najbardziej sprawdzić, że nie mówią nic złego i że są pozytywni. Też chcę na melanż. Także
oglądają mnie między innymi osoby, które na przykład na paradę nie mogły dotrzeć, nie? Więc jakby rozmawiamy, staram się pokazać, jak to wygląda, staram się pokazać, jak ludzie wyglądają. Erasmus, no ale Erasmusa to chyba wszyscy znają, którzy... Ale to jest ISN, to jest organizacja na każdej... Erasmus Student Network, my pomagamy Erasmusom, jakby organizujemy eventy, pomagamy im się... Nie wysyłamy ich. Okay. Zajmujemy się tymi, którzy do nas przyjadą, pokazujemy im naszą kulturę, pomagamy im w sprawach. Mamy też program Mentor, który za każdym razem, to jest takie buddy. Jak każdy Erasmus, na przykład na naszej uczelni, w większości chyba mi się wydaje, ma przydzieloną takiego opiekuna, więc dzięki temu, jakby jeżeli ma jakiś problem, to ma osobę, do której może się zwrócić. Jasne. To jest takie wsparcie. Jasne, super. Jeszcze jedną z naszych wartości jest to, że diversity, Unity, diversity in Unity. I wspieramy po prostu różnorodność. Zajebiście. Zajebiście, super. Słuchajcie, życzę wam miłej parady i dzięki za wasz czas. Przepraszam, czat jeszcze kazał powiedzieć fajne stylówki. Także tak staram się zaczepiać ludzi, ale jednocześnie nie być upierdliwcem. Więc wiecie, trochę balansowania jest. Trochę szukania jest. Mam nadzieję, że moja relacja jest dla was fajna. Mam nadzieję, że czujecie, jakbyście byli ze mną, były ze mną. Teraz mamy Accenture. Pięknie. Mamy Accenturę. Widzicie, korporacje są cały czas z nami. Teraz księgowość. Dobrze, słuchajcie, ja się zbliżam do ulicy Wilczej i muszę złapać Marysieńkę, bo ona biedna na mnie czeka, więc... Przepraszam, masz fenomenalną stylówę. Czy mogę cię złapać w kadrze? Jasne, pewnie, nie odpadę. Ludzie, zobaczcie, przepiękne, naprawdę tego. Dziękuję. Super. Dziękuję. A długo robiłeś, nie znam twoich zajmików, więc... Męskie, dobra. Długo robiłeś to w ogóle? Nie, szybko bardzo, pół godziny już jest. Fenomenalne, naprawdę, świetna robota. Jestem makijażystą od dawna, więc... Raz chciałaś i zrobione. Widzisz, super. Czat pisze, że hot. Jak ci się parada podoba? Bardzo dobrze, jak na razie. Korporacji nie za dużo? Nie, trochę jest, ale przyszedłem się szybko w tym problemie z parasolką. Trochę za gorąco, więc się zbijam. No, to w takim razie cię nie zatrzymuję. No. Miłego dnia. Miłego. I wiesz, chodź dobrze dla siebie, nie? Dobra, teraz szukamy Marysieńki, która jest, widzę. Dobra, już widzę Marysieńkę. Już widzę Marysieńkę, tylko muszę... O, jest razem! Jest partia osobna. Partia, która poszła nie razem. Zresztą lewicy. Ile mam, bo to ja mam 28% baterii. Słuchajcie, czacie, zrobimy tak, że ja teraz pójdę zjeść i wyładować telefon. I myślę, że na etapie, na którym zjem i podładuję telefon, oni będą po drugiej stronie jakby miejsca, w którym się zatrzymamy na chwilę. Jak zjemy, wrócimy z live'em.
tej chwili zrobimy chwilę przerwy. Myślę, że to jest najrozsądniejsza opcja, bo inaczej będzie tego. Tak, zamierzam podłączyć powerbank, ale powerbank mi mało daje, jeżeli będę jednocześnie streamował. Dlatego lepiej będzie dać telefonowi się spokojnie naładować. A parady nie zabraknie, ja po prostu potrzebuję też chwili, żeby zregenerować siły i żeby się uzupełnić płyny, bo wypala mnie.